Dobry wieczór, mam na imię Ewa i serdecznie jak co dzień witam w programie Dziewczyny Fortuny. Już zapraszam do wspólnej zabawy, ponieważ dzisiaj zagadka, z którą ostatnio się nie mierzyliśmy, a może warto, bo to zagadka, z którą każdy może się zmierzyć. Ostatnio mieliśmy do czynienia z takimi zagadkami, przy których liczyły się specjalne umiejętności. Wczoraj zagadki na umiejętności logicznego myślenia, wcześniej takie wiedzowe zagadki. Dzisiaj zaczynamy od takiej, w której każdy może wziąć udział. 100 zł można wygrać za odpowiedź z koperty. A w tej kopercie znalazło się słowo. Nie jakieś dowolne, przypadkowe słowo, tylko słowo, które da się ułożyć z dostępnych tutaj liter. Od razu powiem, z niektórych liter. Także nie używamy wszystkich, wybieramy sobie niektóre z nich i układamy z nich słowo. Słowo w kopercie jest wyjątkowo proste, także kto będzie kombinował, to na pewno pieniędzy nie wygra przy okazji tej zagadki. Proste słowo, jeżeli już macie jakieś pomysły, 100 zł czeka. Jak trafisz do studia 704-304-310, to ten numer. Już czekam na pierwsze Wasze pomysły, a w międzyczasie przypominam zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają kończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do Ciebie oddzwoni i zostaniesz na żywo połączony z moim studiem, a szczegóły znajdziesz na www.superstacja.tv. To co, czy jest ktoś, kto w międzyczasie, kiedy przypominałam te zasady, miał na tyle podzielną uwagę, że słuchając zasad, co jest istotne, był w stanie również ułożyć jakieś słowo patrząc na te litery? Bo jeżeli tak, suwa czeka. No i ja czekam na ten pierwszy telefon w programie, bo uważam, że ten program rozpoczyna się tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy słyszę pierwszą osobę, pierwszego widza tutaj w programie, bo skoro to program dla Was, skoro to program, w którym to wybierzecie udział i wygrywacie pieniądze rozwiązując zagadki, to dopóki nie słyszę tego pierwszego telefonu, mogę sobie jedynie gdybać, czy ktoś jest po drugiej stronie ekranu, czy nie, a jeżeli jest, to czy próbuje mierzyć się z zagadką, no i czy da sobie szansę na wygranie pieniędzy. Stuwa czeka, kto ma już jakieś słowo, warto je sprawdzić. Może właśnie Twój pomysł jest tym, na który również reżyser wpadł przed programem. 704-304-310. To co? Jest już ktoś, kto sobie poradził i ułożył jakieś słowo? Zagadka, w której każdy może wziąć udział. Tutaj nie trzeba jakiejś specjalistycznej wiedzy, nie potrzebujemy korzystać z jakiegoś słownika, wyrazów, żeby móc znaleźć słowo, które ukryło się w kopercie, ponieważ w kopercie proste słowo. Także nie kombinujmy za bardzo, nie wymyślajmy, no bo kto będzie próbował kombinować, no nie wygra pieniędzy przy okazji tej zagadki. Stuwa czeka na kogoś, natomiast kto już jakieś proste słowo ułożył i chce sprawdzić, czy jest to odpowiedź z koperty. Jeżeli tak, wygrana czeka. 10 liter. Mamy do dyspozycji 10 liter. To nie jest cały alfabet, tu jest tylko 10 liter. Mało tego, każdą z tych liter możemy wykorzystać w słowie tyle razy, ile ona się tutaj pojawia, nie więcej. Z tego co widzę, to chyba wszystkie litery są pojedyncze. Żadna się nie powtarza, także o tym też warto pamiętać. Jeżeli już macie jakieś pomysły, nie czekajcie. 704-304-310 to numer do studia. No tak sobie myślę, że już powinnam ten pierwszy telefon usłyszeć, no bo skoro to zagadka na umiejętność tak naprawdę szybkiego kojarzenia, bo każdy z Was, patrząc na te litery, na te 10 liter, wybierając sobie niektóre z nich, na pewno jakieś słowo ułoży. No i teraz ile osób przed telewizorem, tyle pomysłów. Dlatego ważne jest, żeby każda z tych osób swój pomysł sprawdziła, tym bardziej, że o tej godzinie zbyt wielu osób po drugiej stronie ekranu nie ma. W związku z tym warto próbować układać jakieś słowo, bo skoro konkurencja nie jest duża, a to zagadka, z którą każdy z Was może się zmierzyć, to czemu nie spróbować swoich sił? No nie wiesz, czy poradzisz sobie z kolejnymi zagadkami, bo będą nieco innego typu, no i coraz trudniejsze. A tutaj zaczynamy od czegoś dla każdego. No może dlatego, że przez kilka ostatnich programów jednak mieliśmy do czynienia z zagadkami, które albo wymagały od nas spostrzegawczości, albo umiejętności logicznego myślenia, albo pewnej wiedzy, a tutaj, no właśnie, tutaj jakiejś specjalnej wiedzy nie potrzeba, bo żeby ułożyć słowo, wybierając sobie z dostępnych już liter niektóre z nich,
że każdy z Was da sobie radę z takim zadaniem. No ale teraz pytanie, kto z Was wpadnie jako pierwszy na to słowo, na które również wpadł reżyser, patrząc na ten sam zestaw liter. Bywa, że ten pierwszy pomysł jest tym najlepszym, także warto sprawdzić to swoje słowo. Może właśnie Ty za moment będziesz bogatszy o 100 zł. Łatwa, szybka słowa do wygrania, jeżeli ktoś z Was chce wziąć udział w zabawie, to warto. Marcinku, jeszcze nie słyszę telefonu, może zaproponujemy od razu nagrodę bonusową? W takim razie przyjemniej będzie się walczyło o większe pieniądze. Co Ty na to? Reżyser rozważa ten pomysł. Wino? Szczerze mówiąc, jakoś nie planowałem tutaj proponować nagrody bonusowej już przy pierwszej i to takiej rozgrzewkowej zagadce w programie, ale w sumie dlaczego nie? Spróbujmy, skoro to ma zachęcić te osoby, które chciałyby wziąć udział w zabawie, ale czekały na wyższą wygraną, no to proszę bardzo, nawet 1000 zł do wygrania. 100 zł to gwarantowana wygrana za słowo z koperty i 900 zł to bonus, który można wygrać odpowiadając na szybkich 5 pytań w ciągu 30 sekund. Łącznie nawet 1000 zł czeka na kogoś z Was. No, to Wy nie czekajcie. Teraz, kiedy większe pieniądze do wygrania, szkoda by było odpuścić, czy po prostu dać się wyprzedzić. Pamiętajcie, że przy tego typu zagadce bardziej niż przy innych, myślę, refleks ma znaczenie, bo w tym programie wygrywają pieniądze osoby, które no, rozwiązują zagadki szybciej niż pozostali. Tu nie chodzi o to, żeby każda z osób, która sobie poradzi, wybrała numer do studia, no bo wtedy się okaże, że byśmy czekali, aż każda z tych osób poda nam odpowiedź. No, tutaj wygrywają ci najszybsi, ci, którzy rozwiązują zagadki, zanim ktoś inny zdąży się zorientować. Takie osoby wynagradzamy. No i dziś też chcielibyśmy to zrobić. Czekam już na pierwszego zwycięzcę. 704 304 310. Kto ma pomysł? Wszyscy śpią? Halo? Jest ktoś po drugiej stronie ekranu? No dobrze, ja czekam. Staram się czekać cierpliwie, chociaż przyznam szczerze, że na przykład wczoraj, gdzie mieliśmy do czynienia z zagadkami na umiejętność logicznego myślenia, to dość szybko udało Wam się rozwiązać, a dziś problem z ułożeniem nawet jednego słowa. Dobrze, przypomnę jeszcze raz numer 704 304 310. No nie wierzę, że nikt nie ma słowa. Potrzebuję jednej osoby. Słuchajcie, zagadka na rozgrzewkę. Reżyser mówi, no jak taką zagadkę zaserwuję widzom po tych kilku poprzednich zagadkach wczoraj i przedwczoraj, gdzie trzeba się było wykazać jakąś wiedzą czy umiejętnościami, no to myślę, że widzowie się ucieszą, że dziś jakoś bardzo wysilać swojego umysłu nie trzeba, no bo to jednak późna pora, więc myślenie no jakoś nie idzie nam tak sprawnie jak w ciągu dnia. A tu proszę, zagadka na rozgrzewkę, przy której tak naprawdę każdy może spróbować swoich sił, no bo wybieramy tylko niektóre litery, układamy słowo. A może faktycznie próbujecie wymyślać i kombinować i układać jakieś słowa, o których nikt nie słyszał. Jeszcze raz przypominam, w kopercie proste słowo, a wygrać można nawet 1000 zł. No to mam nadzieję, że usłyszę telefon. 704 304 310. Kto nie śpi?
No, mam nadzieję, że ktoś wybrał numer. Słuchajcie, bo zaczynam się martwić, czy faktycznie ktokolwiek jest przed telewizorem i ogląda program. Skoro jeszcze nie usłyszałam telefonu, a może wciąż zastanawiacie się nad takim słowem, może nie wszyscy zorientowali się, że program już się rozpoczął, że już można wygrywać pieniądze. No można, tylko pytanie, kto by chciał i kto daje sobie szansę na ich wygranie, wybierając numer do studia. Nawet 1000 złotych czeka. Jakie to będzie słowo? Kto wie? 10 liter do naszej dyspozycji, wybieramy niektóre. No i jakie słowo udało się ułożyć? Często to pierwsze skojarzenie bywa tym najlepszym. I dobry wieczór, poproszę odpowiedź. Dobry wieczór, nutria. Nutria. Dobry pomysł. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale faktycznie słowo poprawnie ułożone. Jeszcze sprawdzę. Nutria. Super. Pasuje. No i ja bardzo się cieszę, że w końcu udało mi się usłyszeć ten pierwszy telefon w programie, bo już się martwiłam, że naprawdę nikogo nie ma po drugiej stronie ekranu. A tu proszę. Jest przynajmniej jedna osoba. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto również chciałby sprawdzić swoją propozycję, to zapraszam. Nie nutria, to nie jest odpowiedź z koperty, ale poprawnie ułożone słowo. Jeżeli tobie również udało się ułożyć jakieś słowo inne niż nutria, to zapraszam do studia. 704-304-310 to numer, który warto wybrać, jeżeli masz ułożone jakieś słowo. Jeżeli nie masz jeszcze słowa, lepiej najpierw się zastanowić, zanim ten numer wybierzemy, żeby potem nie było jakichś wątpliwości, czy zdążę, czy nie zdążę wpaść na takie słowo. Lepiej już dzwonić z gotową odpowiedzią, wtedy nic nas nie zaskoczy. 704-304-310. Kto ułożył inne słowo? Jeżeli ktoś jeszcze, poza panią, która przed momentem trafiła do studia, jest przed telewizorem, to ja czekam na wasze propozycje. Im szybciej sprawdzicie swoje słowa, tym szybciej zagadka zostanie rozwiązana. A przypominam, że wygrać można nawet 1000 złotych. Reżyser troszeczkę protestował na początku, ale w końcu zgodził się na zaproponowanie wam nagrody bonusowej już przy tej pierwszej rozgrzewkowej zagadce. Skoro to zachęci być może osoby, które czekały na wyższą wygraną, to dlaczego nie? Jesteśmy tu po to, żeby rozdawać wam pieniądze. Jeżeli mamy okazję rozdać ich więcej, tym lepiej. No tylko, żebyśmy mieli okazję rozdać te pieniądze, to ktoś z was musi dać sobie szansę i wybrać numer do studia. Reżyser mówi, dobra, jak już mówisz o tych pieniądzach, niech będzie. Nawet 2000 złotych, no bo faktycznie tak długo nie zastanawialiście się nad ułożeniem słowa już dawno przy tego typu zagadce. Także może faktycznie dzisiaj ta mobilizacja przyda nam się bardziej niż zwykle. Nawet 2000 złotych do wygrania. Ja myślę, Marcinku, że widzowie po prostu korzystali dzisiaj z takiego jednego z ostatnich gorących dni. I może po prostu po tym intensywnym dniu, ciepłym dniu, już zdążyli pójść spać. Także pewnie niewiele osób przed telewizorem zostało, tym bardziej, że przed nami końcówka tygodnia. Jeszcze pewnie musimy parę spraw pozałatwiać, z którymi zwlekaliśmy przez cały tydzień. Część osób musi pewnie wcześniej rano wstać. Także no, nie wiem, kto tam o tej godzinie może być po drugiej stronie ekranu. Wiem natomiast, że do wygrania nawet 2000 zł. Także jeżeli ktoś tam jest, mam nadzieję, że skorzysta ze swojej szansy. Jeżeli ułożył jakieś słowo z tych liter, jak najszybciej wybierze numer do studia. 704-304-310. Nie nutria. To dobrze ułożone słowo, ale w kopercie jest jakieś inne. Jakie? To co? Czy tylko pani, która przed momentem trafiła do studia, ułożyła słowo? Czy jest ktoś jeszcze, kto takie słowo ma? Wciąż czekam.
Nawet 2000 zł do wygrania. Kto nie śpi? Słuchajcie, jak już pojawia się propozycja od pierwszej zagadki w programie na wygranie naprawdę dużych pieniędzy, to nagle okazuje się, że brakuje chętnych. Może faktycznie zbyt intensywnie spędzaliśmy ten jeden z ostatnich tego lata gorących dni, no i okazuje się, że nie ma nikogo, a jednak ktoś jeszcze jest. Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Boa. Boa. Da się. Jeszcze nie z koperty, ale faktycznie poprawnie ułożone słowo. No dobrze, to co jeszcze? Co jeszcze? Mam nadzieję, że uda nam się teraz przyspieszyć to tempo. Może faktycznie garstka osób przed telewizorem, każdy zastanawiał się nad takim słowem albo rozważał, czy wziąć udział w zabawie, czy nie. Jeżeli do tej pory zdążyliście się zdecydować i jednak chcecie powalczyć o te duże pieniądze, nawet 2000 zł, no to ja tutaj czekam na kogoś z Was. Nie nutria, nie boa, ale to poprawnie ułożone słowa. Jeżeli Ty również wpadłeś na takie słowo, to zapraszam do studia, może do 3 razy sztuka. Wcale się nie zdziwię. Dlaczego? Bo w kopercie proste słowo, także kto nie kombinuje, ma szansę sięgnąć po te pieniądze. Do tej pory 2 propozycje, to tym razem usłyszę. No i jak szybko, bo... O, szybko. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór. Rabin. Jeszcze raz? Rabin. Sprawdzamy. Rabin. Da się. Nie jest to odpowiedź z koperty. Zapisuję. Brawo. Chociaż tak sobie myślę, że mimo wszystko trudniejsze słowo od tych poprzednich. Powiem tak, 2 pierwsze pomysły były lepsze. Nutria i boa. Kto wie dlaczego? Co się domyśla? Mam nadzieję, że wybiera numer do studia ze swoim innym pomysłem, ale takim, który do zagadki będzie pasował. 704-304-310. Śmiało, nie czekajcie, aż ktoś inny Was wyprzedzi, bo przy tej zagadce, kiedy tak naprawdę liczy się tutaj tempo tak najbardziej, bo każdy z Was jakieś słowo ułoży, pytanie jak szybko, no to kiedy refleks ma znaczenie przy danej zagadce najbardziej, to nie mogę Wam obiecać, że za chwilę ta zagadka jeszcze z nami będzie, bo jeżeli w międzyczasie trafi ktoś z poprawną odpowiedzią, która również Tobie przyszła do głowy, to sprzątnie Ci sprzed nosa pieniądze, a walczymy, przypominam, o nawet 2000 zł. No, mówiłam do 3 razy sztuka, dlatego reżyser widzę podpowiedział zwierzę. Dlatego powiedziałam, że te 2 pierwsze pomysły to bardzo dobre propozycje. Bardzo dobrze ułożone słowa nutria i boa. Dobrze celowaliście od samego początku zagadki. Mimo, że zbyt wielu osób przed telewizorem nie ma, to jednak te osoby, które są, bardzo celnie tutaj podają swoje propozycje. No dobrze, ale ja czekam na ten strzał w dziesiątkę. Nawet 2000 zł do wygrania. 704-304-310 to numer do studia. Jakie jeszcze słowo, wiemy już, że zwierzę, udało się ułożyć patrząc na te 10 dostępnych liter? No umówmy się, że całego zwierzyńca to my tutaj nie ułożymy. No mamy tylko 10 liter do dyspozycji, a nie cały alfabet. Także skupmy się na tych literach, no i spróbujmy odgadnąć, jakie zwierzę ukryło się w koperce. W kopercie, skoro nie nutria i nie boa, to... Dobrze, ja podkreślę te 2 pomysły, żeby było jasne, o, że są to faktycznie najbardziej pasujące dzisiaj do naszej zagadki słowa. To co, czystym telefonem uda nam się zagadkę rozwiązać? Jeszcze raz przypomnę, 704-304-310. Tak, kto wykorzysta szansę? I dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Rekin. Jeszcze raz? Rekin. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Dokładnie, dokładnie. Rekin ukrył się w kopercie. Mówiłam, że proste słowo, mówiłam, że odgadniecie szybko, a tak dzisiaj zwlekaliście z tymi słowami. Rekin, o, jaki piękny reżyser się tutaj wykazał swoimi zdolnościami plastycznymi. No dobrze, 100 jest już Pana, ale to nie koniec, bo może Pan powalczyć o nagrodę bonusową i mam nadzieję, że się uda. Trzymam kciuki i startujemy. Podaj 5. planetę od Słońca. Jeszcze raz. 5. planeta od Słońca. Jezus.
siedziałem kiedyś, no. Spokojnie. Jowisz, no. W którym mieście znajduje się najwyższy budynek świata? Nie mam pojęcia. Niech pan strzela. No taki bogaty kraj. Jakie miasto? Szkoda, w Dubaju. Ale cieszę się, że pan spróbował. Stuwa oczywiście jest już pana, także super, że udało się wygrać te pieniądze i to tak szybko. No to co, skoro mamy ze sobą już to proste słowo, tablicy się pozbywamy, bo myślę, że nie przyda nam się przy kolejnych zagadkach. O, nie będzie nam przeszkadzać. A my biegniemy szybciutko dalej. Co tym razem przed nami? No uwaga. Kolejna stuwa, ale tym razem za coś, zrobiło się romantycznie, za coś zupełnie innego. Piękna pełnia, no i uwaga, czego szukamy? Szukamy takiego obrazka, który jest inny, inny to może duże słowo, któryś z tych obrazków jakimś drobnym szczegółem różni się od pozostałych. No i waszym zadaniem jest znalezienie tego obrazka. One są ponumerowane od 1 do 4. Tyle, że na tych obrazkach bardzo dużo się dzieje. No mamy statek, mamy piękną pełnię. I tak naprawdę ta różnica mogłaby się ukryć wszędzie. No nie jest to łatwe zadanie. Dużo drobnych elementów. Stówka czeka. No, nieco innego typu zagadka, ale to dlatego reżyser mówi, wiesz co, Ewano, dlatego zaserwowałem na rozgrzewkę taką zagadkę, z którą każdy może się zmierzyć, żeby każdy z widzów znalazł dziś coś dla siebie, bo reżyser przygotował też te trudniejsze zagadki na dzisiaj. No i to jest jedna już z tych trudniejszych. No dobrze, to kto sobie poradzi? No tu się trzeba przyjrzeć z bliska. Tu od razu mówię, ponieważ to jest dużo drobnych szczegółów. Tak naprawdę kolorystycznie niedużo to się dzieje, więc myślę, że szczegół każdy ma znaczenie tutaj. Każdy, a tych szczegółów jest sporo. Więc mam nadzieję, że próbujecie się przyjrzeć. Warto wstać, podejść bliżej do telewizora. Ja wiem, że to jest taka godzina, że się nie chce, siedzimy wygodnie w fotelu. No to jak wstawać, ruszać się? No, jeżeli chcesz wygrać 100 zł, to na pewno warto spróbować, no i jednak podejść bliżej. Podejść bliżej, przyjrzeć się uważnie. Ja się sama przyglądam tej zagadce, bo pierwszy raz widzę akurat taką zagadkę, więc widzę, że reżyser się przygotował i coś nowego nam tutaj zaserwował. Natomiast nie wiem, czy nie przesadził, bo tak jakbym zobaczyła ten obrazek konkretnie wcześniej przed programem i reżyser by mi powiedział, no to z tego obrazka tutaj stworzymy zagadkę, to bym powiedziała, że to kiepski pomysł. Kiepski pomysł, bo tu się za dużo dzieje na tych obrazkach. Tak naprawdę różnica może być wszędzie. No słuchajcie, myślę, że rozwiązywanie tej zagadki siedząc w fotelu może być trudne albo niemożliwe. Tu jest zbyt dużo drobiazgów, żeby patrzeć na tą zagadkę w dużej odległości. Podejdźcie bliżej, spróbujcie. Jest szansa na wygranie kolejnych 100 zł, także jeżeli uważasz, że warto spróbować, śmiało. Nawet palcem po ekranie może będzie łatwiej przyjrzeć się każdemu detalowi. Spokojnie, ważne, żeby się nie zrazić, nie zniechęcić od razu na starcie, bo może się okazać, że ktoś z was zobaczył taką zagadkę i mówi, o nie, to ja żałuję, że nie spróbowałem swoich sił wcześniej, no a teraz to nie wiem, czy dam radę. No właśnie, dlatego to tak jest. Trzeba próbować, póki jest szansa. 100 zł czeka. To nie jest prosta zagadka.
no liczy się spostrzegawczość, liczy się refleks też, no ale tutaj no, nie spodziewam się telefonu od razu, kiedy ta zagadka pojawia się na ekranie. Tutaj wiem i rozumiem, że musicie się przyjrzeć. W poprzedniej zagadce refleks miał największe znaczenie tak naprawdę, bo tam każdy z Was słowo był w stanie dość szybko ułożyć. Tutaj trzeba szukać, nie da się tej zagadki rozwiązać jakoś na skróty. No tutaj trzeba się przyjrzeć każdemu elementowi. Nie jest to łatwe zadanie, dlatego że z reguły przy podobnych zagadkach porównujemy dwa obrazki. Jest wtedy łatwiej, bo lewe oko, prawe oko, lewy obrazek, prawy obrazek. Łatwiej jest dostrzegać szczegóły czy ewentualne różnice. Tutaj mamy tych obrazków cztery. W związku z tym więcej szukania, więcej analizowania, a szczegółów naprawdę sporo, oj sporo. Czy ktoś już może ma jakieś typy? No nie wiem, może próbujecie celować w jakieś miejsce. Marcinku, a możemy zrobić tak, bo no od razu widać, że ta zagadka wymaga przejrzenia się z bliska. To może od razu byś ją powiększył, może tym szybciej uda nam się usłyszeć zwycięzcę, no bo nie jest łatwo. Taki czas na szukanie, na przyglądanie się. Co ty na to? O, reżyser mówi dobrze, dobrze, niech będzie. No trudna zagadka. Słuchajcie, ja na moment znikam, ponieważ żeby ta zagadka zrobiła się większa, ja na momencik muszę zniknąć. Natomiast pamiętajcie o tym, że ja tu cały czas jestem gotowa usłyszeć telefon od kogoś z Was. Więc jeżeli tylko uda Wam się znaleźć ten szczegół i będziecie wiedzieli, który z tych obrazków jest nieco inny, od razu zapraszam do studia. Natomiast teraz dajemy Wam czas na szukanie, na przyglądanie się tym wszystkim detalom. Podejdźcie bliżej do telewizora, mimo że zagadka zrobiła się większa, warto wstać, podejść bliżej, bo to może pomóc. Stuwa czeka. Thank you.
No, słuchajcie, 100 zł do wygrania. Dałam wam czas na przyjrzenie się, zastanowienie się. Nie przeszkadzałam wam w tych poszukiwaniach. No i mam nadzieję, że udało się komuś z was znaleźć ten szczegół. Chociaż przyznam szczerze, że łatwo nie jest. Reżyser mówi, dobra, jeszcze 3 minuty na takie przyjrzenie się z bliska. Natomiast ja tutaj jestem. Czekam na telefon od kogoś z was. No i mam nadzieję, że szybko ten telefon usłyszę. No gdzieś tutaj na pewno jest taki obrazek, który od pozostałych się różni. Natomiast ja przyglądałam się tej zagadce z bliska i szczerze mówiąc, jeżeli tutaj jest jakikolwiek szczegół, to naprawdę jest bardzo drobny. Więc nie wiem. Nie wiem, Marcinku, czy widzowie sobie poradzą. Nie wiem, czy nie za trudna ta zagadka. No jak już chciałeś serwować trudniejsze po tej rozgrzewkowej, to miałam nadzieję, że jakoś tak stopniowo ten poziom trudności będziesz zwiększał. A tutaj bach, od razu takie wyzwanie. No nic, no zagadka jest już na ekranie, także mam nadzieję, że ktoś sobie z nią poradzi. Ja cały czas czekam na telefon, zostały nam 2 minuty i kilkanaście sekund, kiedy jeszcze ta zagadka jest powiększona. Wykorzystajcie ten moment, bo jak ona wróci do swoich pierwotnych rozmiarów, to sami zobaczycie, że trudno będzie dostrzec cokolwiek na tych obrazkach. Nawet teraz, kiedy ona jest większa, niewiele tutaj widać, a co dopiero, kiedy te obrazki zrobią się jeszcze mniejsze. Także jeżeli tę minutę i kilkadziesiąt sekund wykorzystasz na uważne przeanalizowanie każdego szczegółu na tych 4 obrazkach, to jest szansa, że kiedy zagadka już wróci do swoich poprzednich rozmiarów, nie będziesz musiał się tym przejmować, bo już uda ci się znaleźć ten obrazek. Oby, bo chciałabym, żebyśmy szybko rozwiązali tę zagadkę i przeszli dalej. Minuta 20. Minuta. Kto się przyjrzał uważnie? No, nie będę ukrywać, że chciałabym, żebyście tę zagadkę rozwiązali w miarę sprawnie, mimo że wiem, że nie jest łatwo, dlatego że kolejne zagadki, które będą nas czekały, wymagają od nas też spostrzegawczości. Także jeżeli już tutaj będzie jakiś problem, to nie wiem co dalej. 20 sekund. No i uwaga, czas minął. Zagadka niestety robi się znów mniejsza. Ja wracam do was z powrotem.
dyktuję numer i czekam na telefon. Uwaga. 704 304 310. Komu udało się znaleźć ten obrazek? Nie musisz mi mówić, czym się różni. Po prostu musisz wskazać numer tego obrazka, który twoim zdaniem jakimś właśnie no drobiazgiem, umówmy się, różni się od pozostałych. Trudna zagadka. Nie wiem, co reżysera podkusiło, żeby taką zagadkę zaprezentować jako jedną z pierwszych tych na spostrzegawczość, no bo umówmy się, że poprzednia zagadka to była taka zagadka na rozgrzewkę, żeby sprawdzić, czy ktokolwiek jest przed telewizorem i czy jesteście w stanie sobie sprawnie radzić z zagadkami. Okazało się, że tak. Szybko udało wam się odgadnąć hasło z koperty. Natomiast tutaj problem polega na tym, że to zbyt drobne elementy. No ale nie wiesz, czy kolejna zagadka nie będzie jeszcze trudniejsza, także jeżeli nie spróbowałeś swoich sił teraz, bo mówisz, a poczekam na następną, może będzie prostsza, no to nie wiem, czy ten sposób podejścia do zagadek jest odpowiednim, dlatego że jednak reżyser przekonywał mnie przed programem, że każda kolejna zagadka będzie coraz trudniejsza, więc warto brać udział teraz, póki szansa jest, no zawsze możesz zmierzyć się ponownie z następną zagadką, nic nie stoi na przeszkodzie. To co, czy jest ktoś, kto sobie poradził, bo mam do oddania 100 zł, a jeszcze nie usłyszałam telefonu. Wiem, że nie mieliście bardzo dużo czasu na to, żeby tej zagadce się przyjrzeć. Z drugiej strony może ktoś, kto uważnie... O, jest telefon. Dobry wieczór, poproszę odpowiedź. Dobry wieczór, obrazek numer 3. Sprawdzamy. Tak, to jest poprawna odpowiedź. A, tutaj kawałek tego masztu, tak? Trudne zadanie, trudne. Wcale się nie dziwię, że nie usłyszałam tego telefonu od razu. No i w zasadzie cieszę się, że tak sprawnie udało się tę zagadkę rozwiązać, skoro to taki drobny element. 100 zł wędruje w pani ręce. No słuchajcie, już kilka setek rozdanych, a to nie koniec, a dopiero początek w dzisiejszym programie, bo czekają na nas kolejne zagadki. No dobrze, to przejdźmy szybciutko dalej. O! Coś tutaj biedronki mnie zaatakowały. No nie, Marcinku, ja nie lubię tej zagadki. Nie lubię jej bardzo, dlatego że no to już nie chodzi o biedronki, no niech biedronki sobie będą, ale to jest tak intensywna ta czerwień, że to w ogóle trudno jest przyglądać się tej zagadce, aż odruchowo odwracamy głowę, bo jest zbyt ostre dla oka te kolory. Jak tu szukać różnicy? No dobrze, słuchajcie, innego typu zagadka, bo o ile w poprzedniej mieliśmy podać numer obrazka, tutaj wśród aż 50 obrazków szukamy takiego, który od pozostałych się różni. No i trafiając tutaj do studia, już nie tłumaczymy, na czym polega różnica, ale podajemy współrzędne tego obrazka, czyli litera i cyfra, jak w grze wstawki. No Marcinku, jeżeli chcesz taką trudną i kolejne jeszcze trudniejsze zagadki grać, to musisz mi tutaj więcej pieniędzy zaproponować, bo no nie, no to widzowie muszą mieć o co walczyć. Jak widzicie taką trudną zagadkę na ekranie, to wcale się nie zdziwię, jeżeli część osób powie, o nie, ja odpuszczam. O, reżyser mówi, dobra, niech będzie. Nawet 2000 zł, czyli gwarantowana suma za znalezienie biedronki różniącej się od pozostałych i 1900 zł to bonus, który można wygrać odpowiadając na szybkich 5 pytań w ciągu 30 sekund. Łącznie nawet 2000. No dobrze, to cieszę się, że udało nam się ponownie zaproponować duże pieniądze. Skoro do tej pory sprawnie pieniądze wygrywacie w programie, to oby tak dalej. Ale od razu uprzedzam, to nie jest zagadka dla wszystkich. Żeby nie było wątpliwości, z zagadkami dla wszystkich już mieliśmy do czynienia i ten etap programu już za nami. Teraz, jak widzicie, przeszliśmy do takiego etapu, gdzie mile widziane są osoby spostrzegawcze. To znaczy, mile widziani są wszyscy, którzy siedzą przed telewizorem, jeżeli chociaż kilka tych osób jest, ale wiem, że jeżeli ktoś nie czuje się osobą spostrzegawczą, nie jest dobry w tego typu zagadkach, nie da sobie po prostu rady. Także mam nadzieję, że jest ktoś, kto jednak w
w tego typu zagadkach jest mocny. Jeszcze raz przypominam, nie musisz mi mówić, na czym polega różnica, bo jak widzicie, każde z tych obrazków składa się z tak drobnych szczegółów, tak drobnych elementów, że wskazanie, opisanie tego drobiazgu, który różni obrazek od pozostałych, mogłoby być zbyt trudne. Więc żeby tego uniknąć, po prostu trafiając do studia, podajesz współrzędne tego obrazka, który się różni. Dwieście kropek, 300 nóżek. Ja nie wiem, Marcinku. Widzowie dzisiaj pewnie zmęczeni tym upalnym dniem, korzystali z ostatków lata, a ty nam tutaj serwujesz taką zagadkę. Sam widziałeś, że o ile udało się pierwszą zagadkę bardzo szybko rozwiązać, o tyle na ten pierwszy telefon i na pierwsze skojarzenia ze słowem czekaliśmy dłużej niż zazwyczaj. To już powinien być sygnał dla ciebie, że zwiększanie stopnia trudności zagadek nie powinno tutaj przebiegać w tak drastyczny sposób. A tu bach, takie biedronki, 50 biedronek na ekranie. Każda z nich po 4 kropki, no to mamy 200 kropek. Każda z nich ma po 6 nóżek, no to już nam się robi 300 nóżek. I temu wszystkiemu trzeba się przyjrzeć uważnie. Chyba przesadziłeś z tą zagadką. Marcinku, ja cię od razu poproszę o powiększenie tej zagadki. To pomogło przy poprzedniej, też trudnej zagadce, może nie tak trudniej jak ta, ale jednak to powiększenie zagadki sprawia, że jesteśmy w stanie dostrzec takie szczegóły, których być może w tym momencie nawet nie zauważamy. No i jeszcze raz apeluję do tych osób, które próbują szukać rozwiązania, bo pewnie nie każdemu się uda, ale kto próbuje, niech podejdzie bliżej do telewizora. To pomaga, to naprawdę pomaga. Zobaczcie, zagadka zrobiła się większa. No myślę, że jest trochę lepiej, chociaż no nie sprawi to, że zagadka od razu stanie się prosta do rozwiązania, ale przynajmniej wyraźnie widzimy wszystkie detale. To co? 4 minuty daje nam reżyser. No dobrze, a jak 4 minuty, to Marcinku, może dasz 4000, co? Wiesz doskonale, że to jest bardzo trudna zagadka, no przecież nie muszę ci przypominać, bo sam nieraz mówiłeś, że faktycznie, że intensywne te kolory, że nie jest łatwo. Także dawaj tutaj na te 3 minuty z hakiem nawet 4000. O, udało się potargować z reżyserem, bardzo się cieszę. No dobrze, to w tym momencie walczycie o naprawdę dużo kasy, nawet 4000 zł, ale przypominam, że czas biegnie. Zostało 3 minuty i 25 sekund. To jest drobiazg, to jest naprawdę drobiazg, dlatego warto wykorzystać każdą sekundę z tych już 3 minut z hakiem, żeby przyjrzeć się uważnie tej zagadce. To nie jest oczywista różnica, to mnie też martwi, że czasami tak jest, że tu coś jest, tu czegoś nie ma, jakoś łatwiej dostrzec taki element. Tutaj reżyser bardzo sprytnie wkomponował te różnice. Nie dość, że te intensywne kolory, nie dość, że tyle szczegółów na tych poszczególnych biedronkach, to jeszcze różnica jest dość sprytnie wkomponowana w obrazek. Więc może być tak, że w tym momencie ktoś z was właśnie patrzy na ten obrazek, na ten, który od pozostałych się różni i niestety nie widzi tej różnicy.
No, tak to jest przy tego typu zagadkach. Tutaj czekam na wyjątkowo spostrzegawcze osoby. Na ekspertów w tej dziedzinie. No, jeżeli tacy mimo późnej pory są przed telewizorem, to mam nadzieję, że i ta zagadka zostanie szybko rozwiązana. No, do tej pory radzicie sobie dobrze, bo różnego typu już zagadki za nami. Jeżeli tą uda nam się sprawnie rozwiązać, przechodzimy dalej. Uwaga, 2 minuty. Półtorej minuty, coraz mniej czasu, więc mam nadzieję, że każdą sekundę wykorzystujecie na przyglądanie się. To jeszcze jest czas na szukanie. Jeszcze nie usłyszałam telefonu, warto się przyjrzeć uważnie. Może ktoś z Was sobie poradzi, no mam taką nadzieję, no bo no, sami widzicie, że nie jest łatwo. Trzeba porównać każdy szczegół, każdy element. No, pewnie macie różne metody, różne sposoby na to, jak próbować taką zagadkę rozwiązywać. Jedni porównują te obrazki parami, inni próbują znaleźć jeden szczegół i sprawdzają na każdym obrazku, czy wygląda identycznie. Może ty masz jeszcze inną metodę. Nieważne. Ważne, żeby była skuteczna i żebyśmy jak najszybciej zagadkę rozwiązali. Zostało 40 sekund. Nawet 4000 zł do wygrania, ale mamy pół minuty. I uwaga, zostały sekundy. I 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... No uwaga, tak jak reżyser obiecał, zagadka wraca do swoich poprzednich rozmiarów. No nie jest to dla nas dobra informacja, bo zobaczcie, te Biedronki zrobiły się mniejsze. Teraz dopiero widać różnicę między tym, jak wcześniej wyglądała ta zagadka, a teraz, no właśnie, malutkie te Biedroneczki. No ale mam nadzieję, że jest ktoś, kto sobie z zagadką poradził. A jeżeli tak, to nie musi się przejmować tym, że zagadka zrobiła się mniejsza, bo jeżeli w tym momencie wybiera numer do studia, może powalczyć o nawet 4000 zł. Dużo pieniędzy. Także czekam na zwycięzcę. Ktoś spostrzegawczy, dobry w tego typu zagadkach. Komu się udało? 704 304 310. Jeszcze czekam. Kto wykorzystał ten czas, kiedy zagadka była większa? Bo ja wiem, że ona nie jest łatwa do rozwiązania. Ja wiem, że jest aż 50 tych Biedronek. Każda z nich ma po 4 kropki, więc aż 200 kropek. Każda z nich ma po 6 nóżek. No to aż 300 nóżek do przeanalizowania. Trudna, trudna zagadka. Do tego jeszcze ta czerwień, taka intensywna, sprawia, że naprawdę trudno jest nam się skupić na detalach. Ja myślę, że to taki celowy zabieg był ze strony reżysera. No i jeszcze ta różnica. No gdyby to była taka różnica w miarę łatwa do znalezienia, a reżyser mówi, no nie, to jedna z tych różnic tak sprytnie wkomponowana w obrazek. No nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Też przy tego typu zagadkach liczy się wiele czynników, bo tutaj nie wystarczy sama spostrzegawczość, a też musimy pamiętać, że spostrzegawczość a dobry wzrok to nie jest to samo.
Ktoś, kto ma bardzo dobry wzrok, może nie znaleźć tej różnicy, bo po prostu nie patrzy tam, gdzie faktycznie popatrzeć trzeba. Nie potrafi rozróżniać jakichś takich detali. A na tym polega spostrzegawczość, że jesteśmy w stanie spojrzeć na te obrazki w taki sposób, że te różnice znajdziemy, że dostrzegamy jakieś takie elementy drobne, które różnią. To tu też wielkość telewizora ma znaczenie. No i myślę, że odległość od telewizora to jest naprawdę ważna, istotna sprawa, więc mam nadzieję, że z bliska się przyjrzeliście. Marcinku, nie widzą ludzie, nie słyszę telefonu, jest trudno, ale daj jeszcze szansę, no bo skoro proponujemy nawet 4000 zł, to naprawdę szkoda by było tak po prostu zrezygnować i zmienić zagadkę. Także jeszcze momencik, może komuś się uda. Może ktoś właśnie w tym momencie wybiera tutaj numer. 704-300-4310. Potrzebuję jednej sprytnej, spostrzegawczej osoby. Jeżeli nie widzicie, to ja wolę zmienić tę zagadkę. No ale póki jeszcze nie usłyszałam telefonu, a do wygrania tak duże pieniądze, mam nadzieję, że ktoś szansę wykorzysta. Moment, jeszcze czekam. Przypominam, że trafiając do studia, nie tłumaczymy, na czym polega różnica. Podajemy współrzędne tego obrazka, czyli literę i cyfrę. Która z tych biedronek różni się od pozostałych? No, polecenie, no, a raczej pytanie do zagadki brzmi, który obrazek jest inny? No, inny to taki, który byśmy od razu widzieli, że jest inny, a tutaj jakiś taki naprawdę niewielki drobiazg różni ten obrazek od reszty. Także wcale się nie dziwię, że jeszcze nie usłyszałam telefonu. Mam tylko nadzieję, że ktoś próbuje zagadkę rozwiązać, bo przy tego typu zagadkach obawa jest taka, że myślicie sobie, że jest zbyt trudno już na wstępie, nie chcecie męczyć oczu, które i tak o takiej porze są zmęczone szukaniem rozwiązania przy takiej zagadce i po prostu poddajecie się już na wstępie. Także przy tego typu zagadkach już na starcie bardzo niewiele osób spróbuje w ogóle zagadkę rozwiązać. No a komu z tych osób uda się faktycznie to rozwiązanie znaleźć? No bo przy tego typu zagadce nie mogę wam powiedzieć, że na pewno jak spróbujecie ją rozwiązać, to się uda rozwiązanie znaleźć. No niestety, jeżeli nie jesteś wystarczająco spostrzegawczą osobą, po prostu się nie uda. Za trudna zagadka dla takich osób, które nie są mocne, dobre w rozwiązywaniu właśnie takich obrazkowych zagadek. Nawet 4000 zł do wygrania. Ja tutaj mam te pieniądze i chciałabym wam je jak najszybciej oddać. Kto próbuje po nie sięgnąć? Kto szuka tego obrazka? Może już ktoś znalazł w międzyczasie? To jeszcze raz przypomnę numer 704-304-310. To kto? No, bo reżyser mówi, no musimy zmieniać zagadkę. Dobrze, to daj mi te 10 chwil jeszcze, żebym miała pewność, że jeżeli mamy zmienić zagadkę, to dlatego, że nikt jej nie rozwiązał, no. No dobrze, a taki ostatni moment. 10 błyskawicznych chwil, co wy na to? Jeżeli jeszcze nie widzisz tej biedronki, ale przyjrzałeś się już części obrazkom, albo część szczegółów już udało ci się przeanalizować, to zawsze jesteś bliżej rozwiązania niż inni, więc próbuj, może w ciągu tych 10 chwil zdążysz. Natomiast pamiętajcie o tym, że to jest maksymalnie 10 chwil, jakie chcielibyśmy przeznaczyć na tę zagadkę. Także kto już teraz poradził sobie i znalazł tę biedronkę, niech jak najszybciej wybierze numer do studia.
to już nie jest czas na szukanie, to jest czas na wybieranie numeru do studia, no chyba, że tak jak mówiłam, ktoś już na tyle uważnie przyjrzał się tej zagadce, że być może brakuje mu przeanalizowanie dosłownie kilku biedronek i może się uda. 10 chwil. Szansa wciąż jest, także nie poddajemy się. Tu zwracam się do tych osób, które jeszcze szukają. Natomiast kto już widzi obrazek, niech wykorzystuje tę przewagę, bo naprawdę szkoda czekać. Każda sekunda decyduje o tym, że ktoś inny w tym czasie może nas wyprzedzić. W czasie, kiedy my się zastanawiamy. Wybrać numer, nie wybierać. Oczywiście, że wybierać, pod warunkiem, że znasz odpowiedź. Litera i cyfra, współrzędne tego obrazka. Nawet 4000 zł do wygrania, ale zostało 9 chwil. Kto podjął wyzwanie? Bo tu jest największy problem. Przy tych trudnych zagadkach problem polega na tym, że naprawdę niewiele osób decyduje się w ogóle na to, żeby spróbować zagadkę rozwiązać. Widzimy coś trudnego, tak późnej porze i mówimy, no nie, ja już jestem zmęczona, wzrok już nie ten, o takiej godzinie nie będę go nadwyrężać. Jeszcze ta intensywna czerwień, która no naprawdę nie pozwala skupić się na szczegółach. No, a propos szczegółów. No, słuchajcie, 4 kropki każda biedronka, 50 biedronek, prosta matematyka, 200 kropek, 300 nóżek. No, jak to wszystko przeanalizować w chwilę? No nie da się. Nie da się tej zagadki rozwiązać na skróty. O ile są takie zagadki, przy których możemy próbować jakoś kombinować, może tak, i uda nam się całą zagadkę rozwiązać, o tyle tutaj no po prostu trzeba każdy z tych szczegółów przeanalizować, żeby móc znaleźć ten, który sprawia, że ten jeden z obrazków jest nieco inny. Ja podejrzewam, że gdyby nawet reżyser zdecydował się na jakąś podpowiedź, gdzie szukać tej różnicy, to i tak byłby duży problem z jej znalezieniem. Dlatego, że zbyt dużo szczegółów, zbyt intensywne kolory. No i ta różnica tak sprytnie ukryta. Za trudne. No chyba się reżyser zasugerował tym, że ta poprzednia zagadka, która, no sami przyznacie, nie należała do najprostszych, a udało się ją rozwiązać i to całkiem sprawnie, to reżyser pomyślał, no dobra, są przed telewizorem osoby, które faktycznie w tych obrazkowych zagadkach są dobre, no to czemu nie spróbować dzisiaj czegoś z tej górnej półki, z tego folderu trudne zagadki. 8 chwil. No miejmy nadzieję, że nie przesadził reżyser ze stopniem trudności. Jeżeli jest nawet jedna osoba, tylko jedna osoba, która poradziła sobie z zagadką, to wystarczy, żebyśmy zagadkę rozwiązali i przeszli dalej. 8 chwil. Nie widzą ludzie, Marcinku. No myślę, że przy tak dużych pieniądzach, gdzie wygrać można nawet 4000 zł, no gdyby ktoś znał rozwiązanie, to już bym słyszała telefon. Potrzebuję jednej sprytnej osoby. Spostrzegawczej. Dobry wzrok też się tutaj na pewno przyda i większy telewizor, ale przede wszystkim to, czy udało ci się podejść bliżej do telewizora. To ma znaczenie. Ja wiem, że o takiej godzinie, jak już przyjęliśmy jakąś wygodną pozycję przed telewizorem, no to ruszać się teraz po prostu się nie chce. Ale warto. Nawet 4000 zł do wygrania to są duże pieniądze. Także jeżeli podejdziesz bliżej, może faktycznie uda ci się dostrzec to, czego nie widzisz z tej odległości. A przy takiej zagadce każdy detal, każdy element ma znaczenie. Zostało 7 chwil. Thank you.
jeszcze czekam. Sześć chwil. No, rzadko mam szansę proponować aż tak duże pieniądze, bo nie przy każdej zagadce mam taką możliwość, ale teraz, kiedy takie pieniądze proponujemy, zobaczcie, zostało tylko 6 chwil. No szkoda by było, gdyby nikt nie sięgnął po tak dużą wygraną, nawet 4000 zł. Z drugiej strony, no wiem, że zagadka jest trudna. Marcinku, a jakby tak na te 6 chwil zaproponować nawet 6000 zł? Ja wiem, rzadko oferujemy tak duże pieniądze, ale też rzadko prezentujesz tak trudne zagadki jak dzisiaj. No to no musisz tutaj jakoś dać widzom motywację, żeby o takiej godzinie spróbować przypatrywać się tym intensywnie czerwonym biedronkom. O, reżyser dorzucił pieniędzy, bardzo się cieszę. Do wygrania nawet 6000 zł. Ja już dokładam pieniądze do wachlarza. No słuchajcie, taka kwota to naprawdę nieczęsto pojawia się w programie, ale dziś myślę, że patrząc na ekran sami widzicie, że jest to uzasadnione. No trudna zagadka to i duże pieniądze, nawet 6000 zł. No dobrze, no to co? Jak już taka duża kasa do wygrania, to szkoda czekać, zwlekać, ale myślę, że jeżeli ktoś poradzi sobie z zagadką, to nie będzie zastanawiał się zbyt długo, żeby sięgnąć po tak duże pieniądze i jak najszybciej wybierze numer do studia. Jeszcze raz przypomnę, jak tutaj trafić: 704 304 310. Tylko pamiętajcie, nie wybieramy tego numeru, jeżeli nie znamy odpowiedzi. To nie jest zagadka, którą rozwiązujemy od tak na kolanie, zerkając dwa razy na ekran. No nie da się. Ta zagadka wymaga od nas koncentracji, skupienia, no i przede wszystkim spostrzegawczości. Cierpliwość też się przyda przy takiej zagadce. 6 chwil i nawet 6000 zł do wygrania. Jest wyzwanie, ale są też duże pieniądze do zgarnięcia. 5 chwil, jesteśmy w połowie odliczania, więc nie traćcie czasu. Jeżeli jeszcze nie widzicie tego obrazka i się przyglądacie, to nie wiem, czy zdążycie w ciągu tych 5 chwil, ale warto próbować, bo jeszcze nie usłyszałam telefonu, także szansa jest. A może jest przed telewizorem gdzieś ta jedna osoba, która wypatrzyła tę biedronkę? No to litera i cyfra. To jest niuans, drobiazg, naprawdę. Jak usłyszymy odpowiedź, a nawet jak nie usłyszymy i pokażemy tę odpowiedź, ona się zaznaczy tu na ekranie, sami będziecie mieli szansę zobaczyć, jak drobny element, jak dobrze wkomponowany w obrazek różni daną biedronkę od reszty. Nie mówię tego, żeby was straszyć. Mówię to dlatego, żebyście wiedzieli, że zagadka nie jest łatwa. Nie będę tu wam mówić, że od tak da się ją rozwiązać. No nie. Także mam nadzieję, że jest chociaż jedna, dwie, trzy osoby przed telewizorem o tak późnej porze, które lubią wyzwania, lubią te trudniejsze zagadki, lubią się mierzyć z takimi wyzwaniami, gdzie no faktycznie trzeba poświęcić sporo uwagi, żeby udało się znaleźć odpowiedź. Jeżeli tak, mam nadzieję, że chociaż jedna z tych osób rozwiązanie znajdzie. No i jak najszybciej trafi tutaj do studia. Nawet 6000 zł do wygrania. Mnóstwo kasy, tyle zaproponował reżyser. Nieczęsto mam okazję proponować aż tak duże pieniądze, także tym bardziej warto skorzystać z tej szansy. To co, czy ktoś sobie już poradził? Muszę usłyszeć współrzędne tego obrazka, bo może jesteś teraz przed telewizorem i myślisz sobie, no udało mi się znaleźć ten obrazek, ale ja nie wiem, jak opisać tę różnicę. Nie musisz jej opisywać. Wystarczy wskazać współrzędne tego obrazka, jak w grze w statki, litera i cyfra. To jest ostatnia szansa. Zostały nam 4 chwile. No za moment reżyser będzie musiał pokazać rozwiązanie, tak żeby te wszystkie osoby, które go nie widzą, miały okazję
faktycznie dowiedzieć się, gdzie to rozwiązanie się znajduje, żebyście się nie poczuli oszukani. To nie jest tak, że tutaj tego rozwiązania nie ma. Ono jest. Ono jest, tylko nie każdy znajdzie te różnice. To nie jest tak, że zaprezentowaliśmy Wam 50 identycznych obrazków i czekamy na kogoś, kto znajdzie taki, który się różni. Nie, nie. Jest jeden, który się różni, ale różni się tak drobnym elementem, że naprawdę trudno jest go dostrzec. Kto sobie poradził? Kto ma to dobre oko, jest osobą spostrzegawczą i miał chwilę czasu, żeby poświęcić tej zagadce moment na przeanalizowanie tych Biedronek. Ja myślę, że ten kolor naprawdę utrudnia nam skupienie na tej zagadce. Powiem więcej, ja jak patrzę na tę zagadkę, to szczerze mówiąc, im dłużej się jej przyglądam, tym bardziej męczy się mój wzrok i tym mniej szczegółów jestem w stanie odróżnić. Także jeżeli ktoś z Was przyglądał się tej zagadce, to mam nadzieję, że robił sobie przerwy. Odwracał gdzieś wzrok na moment, zamykał oko, żeby za chwilę znów na świeżo na tę zagadkę popatrzeć, bo tak przyglądając się non-stop, nie da się znaleźć rozwiązania. 4 chwile. Przypominam, że walczycie o duże pieniądze, nawet 6000 zł. O ile mogę w ogóle powiedzieć w liczbie mnogiej, no bo ciekawa jestem, czy ktokolwiek walczy. Może jest chociaż jedna osoba, która próbuje znaleźć rozwiązanie. A może komuś już się udało i jest w drodze do studia. No to 704, 300, 4, 310. No te 4 chwile to za mało na zabieranie się tutaj za zagadkę, ale ktoś, kto ten czas wykorzystał umiejętnie, może już odpowiedź znalazł. No 3 chwile, no to już na szukanie nie ma czasu. Te 3 chwile to w zasadzie na złapanie telefonu, jeżeli pod ręką jest stacjonarny, to bierzemy stacjonarny, jeżeli komórkowy, no to komórkowy, wybieramy numer 704 304 310 i wygrywamy pieniądze. Nawet 6000 zł. Tylko bardzo proszę, żeby nie wybierały numeru osoby, które nie znają rozwiązania albo osoby, które być może chcą mi powiedzieć, że tutaj nie ma takiej różniącej się Biedronki, że one są wszystkie identyczne. Nie są. Jak tylko usłyszymy odpowiedź, sam przekonasz się, że tutaj jest taka Biedronka, która się różni. Tylko nie jest po prostu łatwo ją znaleźć. To wszystko. Jeszcze 3 chwile mamy. Warto się pospieszyć, ale za szukanie już troszeczkę za późno się zabierać. To co? Kto sobie poradził? Litera i cyfra. Dwie chwile. Nie widzą ludzie, nie widzą. Mówiłam Ci, Marcinku, od początku, to za trudna zagadka. Jeszcze dzisiaj, gdzie po takim pięknym dniu, najcieplejszym w ostatnich dniach, widzowie na pewno korzystali z tego dnia, do tego jeszcze pewnie sporo obowiązków na głowie, żeby to wszystko pozaliczać przed końcem tygodnia. Kto ma siłę i czas, żeby siedzieć o takiej godzinie po drugiej stronie ekranu? A jeżeli nawet są osoby, pojedyncze osoby, które mają na to czas, no to kto będzie próbował rozwiązywać taką zagadkę? No sam widzisz, co tutaj jest na ekranie. Tobie się fajnie mówi, bo przygotowujesz taką zagadkę. Ja spróbuj się postawić w roli widza. No, gdybyś zobaczył coś takiego na ekranie o tej porze, siedząc w kapciach i w szlafroczku przed telewizorem, to co, próbowałbyś rozwiązywać taką zagadkę? No właśnie. Jest trudno, no ale na pewno ta zagadka ma swoje rozwiązanie. Mam nadzieję, że ktoś z Was sobie poradzi. No zbyt duże pieniądze do wygrania, żeby odpuścić. Nawet 6000 zł. Niestety czas nie stoi w miejscu. Ostatni moment. No, za chwilę reżyser będzie musiał pokazać rozwiązanie. Nie pozwólcie mu na to. No, jeżeli pokaże rozwiązanie, oczywiście, że przejdziemy do kolejnych zagadek prostszych, mam nadzieję.
no ale wtedy nie za takie pieniądze. Takie okazje nie zdarzają się często, dlatego warto z nich korzystać, póki są aktualne. Nawet 6 tysięcy złotych do wygrania. Jeżeli jest nawet tylko jedna osoba przed telewizorem, która poradziła sobie z tą zagadką, naszukała się, naprzyglądała się tej zagadce, no to szkoda by było, żeby taka osoba straciła swoją szansę, a jeżeli nie usłyszymy telefonu, będziemy zmuszeni zmienić zagadkę, no bo nie mamy tej pewności, czy ktokolwiek sobie poradził, to ktoś z Was musi podjąć decyzję, wybrać numer do studia i sięgnąć po te pieniądze. My do Was zadzwonić nie możemy. A im dłużej czekamy na telefon, tym mniejsza szansa, że ktoś sobie poradził, bo jednak osób przed telewizorem o takiej godzinie ubywa, a nie przybywa, więc nie sądzę, żeby ktokolwiek chętny do rozwiązania zagadki pojawił się w tym momencie. Raczej czekam na kogoś, kto już wcześniej spróbował i dał sobie radę. Jeżeli nie usłyszę telefonu, to będzie to znak, że chyba jednak reżyser przesadził ze stopniem trudności. A byłoby szkoda, bo kiedy proponujemy tak duże pieniądze, to nagle okaże się, że za trudna zagadka. No. Ostatni moment, nawet 6 tysięcy złotych do wygrania. Jeżeli widzisz tę Biedronkę, zapraszam do studia. 704 304 310. Nie tłumaczymy, na czym polega ta różnica, bo ona jest zbyt drobna. Trzeba podać współrzędne tego obrazka, literę i cyfrę. No, uwaga. Jak się pokaże zero, będzie za późno. Czy ktoś wybiera numer do studia? 704 304 310. Za trudne, Marcinku. Chyba za trudne po prostu. No, popatrz, przy takich pieniądzach, nawet 6 tysięcy złotych do wygrania i co? Już bym słyszała telefon, gdyby ktoś sobie poradził. Za trudna zagadka. Za ostre te kolory, no ta czerwień, no pomyśl sobie, to nawet w ciągu dnia myślę, że drażniąca dla oka byłaby ta zagadka, a co dopiero w nocy, kiedy jesteśmy zmęczeni, mamy to zmęczone oko, to jeszcze przypatrywać się takim intensywnym obrazkom. Każdy z tych obrazków ma tyle szczegółów, no jest aż 200 kropek, aż 300 nóżek, to za dużo. No ja wciąż łudzę się, że jednak ktoś z tą zagadką sobie poradził. Może trzeba było więcej czasu jej poświęcić i dopiero teraz udało się znaleźć rozwiązanie. Szansa na wygranie tych pieniędzy wciąż aktualna. Czas minął, to co? Kto sięga po nawet 6 tysięcy złotych, póki jeszcze jest taka możliwość? 704 304 310. No, rzutem na taśmę i biegniemy do kolejnych prostszych zagadek, które mam nadzieję już nie będą nas męczyły nas i naszych oczu jak ta zagadka. No, kto sobie poradził? Litera i cyfra. No, uwaga. Jeszcze czekam. Naprawdę byłoby szkoda, gdyby ktoś z Was zmarnował szansę na wygranie tak dużych pieniędzy. Gdyby to była mniejsza nagroda, ale no nieczęsto mam okazję proponować nawet 6 tysięcy złotych. I co? Ta zagadka ma zostać bez zwycięzcy? Dobrze, na taką szybką dogrywkę. Daj jeszcze raz na pełny ekran tę zagadkę, Marcinku, co? No na taką szybką dogrywkę błyskawiczną, no bo może to pomoże, a... No właśnie, o,
O, zobaczcie. Jeszcze na moment zagadka się powiększyła, ale na moment, bo musimy kończyć tę zagadkę. Najwyższa pora, żebyśmy usłyszeli telefon. Duże pieniądze do wygrania, nawet 6 tysięcy złotych, ale trzeba się pospieszyć. No niestety. Szybkie 3 minuty. Co wy na to? Czas, start. No, to nie jest czas na szukanie, ale może ktoś z was coś podejrzewał, przyjrzał się jakiemuś obrazkowi wcześniej uważnie i mówi, wydaje mi się, że to mogłoby być tutaj. To teraz tak na potwierdzenie, kiedy ta zagadka jest większa, podejdź bliżej do telewizora i sprawdź. Kiedy te elementy są większe, jest szansa, że faktycznie potwierdzisz swoje przypuszczenia. Jeżeli to faktycznie ten obrazek i jesteś teraz pewien, zapraszam do studia. 2,5 minuty. 704 304 310. Warto powalczyć. Warto ten numer wybrać chociaż raz. No przy tak dużej wygranej, jeżeli znasz odpowiedź i nie spróbujesz, byłoby naprawdę szkoda. Nie masz dzisiaj dużej konkurencji. No nie, kiedy zagadka jest tak trudna. Nie o takiej godzinie. No, mamy 2 minuty, no i będziemy musieli pokazać rozwiązanie. Czy usłyszę telefon, zanim ta zagadka wróci do swoich poprzednich rozmiarów? No, reżyser zdecydował się na taką szybką dogrywkę, bo szkoda mu odbierać wam szansę na wygranie nawet 6 tysięcy złotych. No, ale nie możemy też czekać w nieskończoność. Za długo ta zagadka jest z nami. Nawet jak na trudną zagadkę już powinniśmy przejść do kolejnych. Jeszcze się to nie wydarzyło, ale wciąż jest szansa. Zostało 1,5 minuty. To naprawdę za mało czasu na szukanie. Ale jeżeli ktoś znalazł odpowiedź, to tego czasu jest aż nadto na wybranie numeru do studia. Wybranie numeru to jest kwestia 2-3 sekund, a jeżeli powalczysz, możesz sięgnąć po nawet 6 tysięcy złotych. Uwaga, 704 304 310. Ktoś wybiera numer do studia, tylko ktoś, kto zna rozwiązanie. Jeżeli nie znasz, nie dzwoń. Minuta. Potrzebuję jednej osoby. Już nie szukajcie. To jest na szukanie za późno. 40 kilka sekund. To raczej dla takiej osoby, która może się jeszcze upewnia. Sprawdza te współrzędne, może zapisuje je na kartce, żeby nic nie umknęło i wybiera numer do studia. Nawet 6 tysięcy złotych i uwaga, 1,5 minuty. Za chwilę ta zagadka zrobi się mniejsza. Jeżeli nie usłyszymy do tego czasu odpowiedzi, będziemy musieli zmienić zagadkę. 20 sekund. To co, kto zdąży? Kto wybiera numer, bo zostały sekundy. 704 304 310 i uwaga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... No, słuchajcie, niestety musimy wracać do studia, także zagadka, zobaczcie, robi się mniejsza. No, mam nadzieję, że ta szybka dogrywka, kiedy jeszcze przez moment mogliście się przyjrzeć uważnie tym obrazkom, pomogło. Jeżeli tak... Nasłuchuję dźwięku telefonu. Zobaczcie, ja już odłożyłam pieniądze i mam tutaj kopertę z pytaniami, ponieważ musimy się jak najszybciej pozbyć tej zagadki. Kto mi w tym pomoże? Litera i cyfra. Która z tych biedronek różni się od pozostałych? Dyktuję numer i jeżeli nie usłyszę telefonu, no to co? Będę musiała pokazać rozwiązanie. W zasadzie nie ja, reżyser zrobi to za mnie. Uwaga. 704, 304, 310. Aj. No, to jeżeli ktoś z was wybiera teraz numer, to dobra informacja jest taka, że nie musi się przejmować tym, że nie zdąży, bo reżyser już w tym momencie nie pokaże rozwiązania, natomiast będzie zmuszony za moment jednak to rozwiązanie pokazać. Kończymy program. Kończymy nie tylko zagadkę, ale i program, także nie mamy czasu już na kolejne zagadki, bo za mało jest tego czasu, żebyśmy mogli zastanawiać się, jak rozwiązać kolejne zagadki. Natomiast jeszcze ta chwila na trafienie do studia. No,
to już nie jest czas na szukanie rozwiązania, na zabieranie się za zagadkę. Może ktoś w tym momencie na przykład włączył telewizor albo się przebudził i chce szukać odpowiedzi. Za późno. Za późno. To jest czas dla kogoś, kto poradził sobie z zagadką, albo się zagapił, albo jeszcze szansy nie wykorzystał. Teraz jest ta możliwość jeszcze przez moment, zanim powiem dobranoc. 704 304 310. Nawet 6000 zł do wygrania. Wyjątkowo, no bo sami widzicie, co się dzieje. Trudna zagadka. No ale za to duże pieniądze, no coś za coś. Mam nadzieję, że ktoś z was przed telewizorem lubi wyzwania, lubi takie zagadki, no bo jeżeli nie, to możliwe, że czekamy na darmo. No to tak jest, że jak nie wiemy wcześniej, a nie wiemy, no bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy ktoś z was poradzi sobie z zagadką, czy okaże się być zbyt trudna. Gdybyśmy wiedzieli wcześniej, że tak długo będziemy czekać na zwycięzcę, reżyser zmieniłby tę zagadkę, no ale tej pewności nigdy nie mamy. Reżyser mówi 3 chwile, tyle możesz od siebie zaproponować, no bo nie więcej. Niestety na więcej ci nie pozwolę. No dobrze, niech będą mi te 3 chwile, zawsze coś. 3. 704, 304, 310. Gdzieś tutaj jest obrazek różniący się od pozostałych. No ale ja muszę odliczać dalej, no bo niestety czas antenowy nam się kończy, a na to już wpływu nie mamy. Ani ja, ani reżyser. To co? 2 chwile. Która z tych Biedronek różni się od pozostałych? Jedna z tych 50. Która? Nie musisz mi mówić czym. Wystarczy, że podasz współrzędne. Literę i cyfrę. No, jedna osoba. Ktoś na pewno jest przed telewizorem. Kto? Tylko czy ktokolwiek sobie poradził? No, wiem, że ten nasz studyjny kogucik nas już popędza, musimy kończyć, ja wiem. Tylko no, jeżeli nikt nie poradził sobie z zagadką, Marcinku, to ani kogucik, ani inne dźwięki nie pomogą. No, mam nadzieję, że jednak ktoś dał radę. Litera i cyfra. Uwaga, ostatni moment. No ale to, że poradziłeś sobie z zagadką, nie wystarczy. Trzeba jeszcze powalczyć o te duże pieniądze. Żeby to zrobić, trzeba wybrać numer do studia. 704 304 310. Do wygrania nawet 6000 zł. Szansa na naprawdę duże pieniądze. Kto skorzysta? Kto zdąży skorzystać? Ostatni moment. I? I już nie szukajcie, nie ma czasu na szukanie. No, tego czasu mieliśmy wystarczająco dużo, teraz jest czas na odpowiedź. No dobrze, to ile nam zostało do tego końca programu, bo może widzowie myślą, że już jest za późno. Pokaż widzom, czy jeszcze zdąży ktoś tu trafić. A, 2 minuty. Nie za wiele, ale myślę, że no, jeżeli ktoś zna odpowiedź, to na trafienie do studia wystarczy. Zegar tyka, a ja nasłuchuję dźwięku telefonu. Tylko nie czekajcie. Nie czekajcie, bo kolejnej szansy nie będzie. Kończymy zagadkę, kończymy program, także jeżeli ktoś teraz się nie zdecyduje, no to niestety odejdzie z niczym. Nawet 6000 zł do wygrania tu i teraz. Jeżeli ktoś z was poradził sobie z tą zagadką, może dopiero teraz, może naprawdę długo potrzebowałeś się jej przyglądać, bo zmęczenie wzięło górę, bo już wzrok nie działa tak sprawnie jak w ciągu dnia, ale udało się w końcu, no to jeszcze możesz powalczyć o te duże pieniądze. Jeszcze szansa jest. Została minuta i 20 sekund. Jeżeli nie spróbujesz, będzie naprawdę szkoda. Tym bardziej, że jeżeli udało ci się znaleźć rozwiązanie, na pewno należysz do bardzo nielicznych osób. Może jesteś jedyną osobą, która w tym momencie, siedząc przed telewizorem, poradziła sobie z tą zagadką. Szkoda by było takiej szansy nie wykorzystać. Nawet 6000 zł do wygrania. Minuta. 704, 304, 310. Słuchajcie, kończymy program. Ja już wyjmuję pytania, bo nie mamy czasu.
i kto gotowy? Nawet 6000 złotych do wygrania. No ale czas nam się kurczy, 40 sekund. Decyzję musisz podjąć teraz, jeżeli podejmiesz ją za chwilę, będzie za późno. Tak, wiem, która to Biedronka, znam współrzędne, wybieram numer do studia, walczę o nawet 6000 zł, zostało pół minuty. Może wybrałeś numer raz, warto dać sobie szansę raz jeszcze, może tym razem będziesz najszybszy. Uwaga, 704 304 310. Ostatnie sekundy, żeby spróbować i powalczyć o nawet 6000 zł. Kto zdąży? Pozostały nam sekundy i musimy się pożegnać. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... No, jeżeli mam usłyszeć telefon, to teraz. Kto? Jeszcze ktoś zdąży, jeszcze tu jestem, jeszcze nie pokazało się rozwiązanie. No, jeden szybki telefon. Śmiało, rzutem na taśmę. Dyktuję numer i mam nadzieję, że usłyszę odpowiedź. 704 304 310. Śmiało, lepiej późno niż wcale. Czy ktoś znalazł tę Biedronkę? Litera i cyfra, szybka odpowiedź. To wszystko, co muszę usłyszeć, no. Nie, nie, Marcinku, nie pokazuj jeszcze rozwiązania. No już daj ten momencik, jak już tyle zaczekaliśmy, to co teraz pokazywać? Moment, może jeszcze ktoś zdąży. No, uwaga. Nikt, tak? Mamy się pożegnać, nie rozdając tych pieniędzy. No byłby to pech, kiedy proponujemy nawet 6000 zł i nie ma nawet jednej chętnej osoby, żeby sięgnąć po te pieniądze. No ale wiem, że chęci nie wystarczą. No, trzeba być tą spostrzegawczą osobą, która poradziła sobie z zagadką. Czy ktoś jednak? Nie? Pokazujemy rozwiązanie, tak? Słuchajcie, no szkoda, no naprawdę szkoda. Na pewno jest jedna z tych Biedronek inna od pozostałych, na pewno. To rozwiązanie się tutaj pokaże, już reżyser ma przygotowane, także będziecie mieli okazję się przekonać. Naprawdę nikt nie poradził sobie z zagadką? Często czekacie tak na ostatnią chwilę, a potem się okaże, że jest za późno. A tu takie pieniądze do wygrania. Litera i cyfra. Naprawdę nikt? Dobry wieczór. Poproszę o odpowiedź. C3. Sprawdźmy. To się zgadza, brawo, chociaż nie wiem czym konkretnie, ale po programie sobie spojrzę na tę zagadkę. Trudna zagadka. 100 zł jest już pani, bardzo się cieszę, że się udało. A teraz przechodzimy do pytań bonusowych. Trzymam kciuki, życzę powodzenia, mam nadzieję, że jest pani gotowa. Proszę podać drugą najdłuższą rzekę w Polsce po Wiśle. O ludzie. Odra? W którym województwie leży Łańcut? Nie. Łańcut. Nie mam pojęcia. To niech pani strzela. Podkarpackim? Bardzo dobrze. Kto otrzymał literacką nagrodę Nike w 2013 roku? Tego, nie wiem.
To już się podoba. Joanna Bator, to była ta odpowiedź, ale dzielnie pani walczyła. Łańcut, bardzo ładny zamek jest w Łańcucie. Polecam, jeżeli ktoś kiedyś nie był, a będzie przejazdem przez Celowo, to na pewno warto zajrzeć. No dobrze, żegnam się z państwem. Życzę wszystkim kolorowych snów. No i na jutro zapraszam w imieniu Moniki. Dobrej nocy.